Mówimy o osobistym poznawaniu Pana, a jak to się ma do takiego znanego słowa religia? Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje. Mówimy o osobistym poznawaniu Pana. Mam nadzieję, że w Twoim życiu, tak jak w moim, kolejne kroki udało się zrobić od poprzedniego odcinka, że poznawanie Pana staje się dla Ciebie wartością, a może wartością coraz większą, coraz wspanialszą, wartością, o którą warto się bić, odsuwając na bok rzeczy mniej istotne, bo Ozeasz, jak czytaliśmy w 6 rozdziale, mówi: dołóżcie starań, aby poznać Pana. Dołóżcie starań, aby poznać Pana. A kilka wersetów dalej mówi, że Pan, poznania Pana bardziej pragnę niż całopaleń, mówi Bóg. Poznania Pana bardziej niż całopaleń. No właśnie, i te wersety chciałem, żeby podprowadziły nas też do takiego zastanowienia się nad słowem religia. Religia, no bo jest to słowo, które gdzieś siłą rzeczy pojawia się, gdy mówimy o wierze, gdy mówimy o chrześcijaństwie. No i może budzić w tobie różne skojarzenia. Trochę poczytałem na ten temat. Słowo łacińskie religio wywodzone jest od słów religare albo relegare. I co ciekawe, te słowa oznaczają, uwaga, wiązać, spajać albo wybierać ponownie. Wiązać, spajać albo wybierać ponownie. Czyli zobaczcie, że w haśle religia niekoniecznie musimy dostrzegać tylko jakiś taki zimny zestaw wierzeń, których należy przestrzegać, tak? Bo może taka definicja gdzieś tam kołacze ci po głowie. Ale religia mówi przede wszystkim o więzi, o połączeniu, o tym, że ja wybieram ponownie. Piękne, bardzo mi się podoba takie podejście do religii. Właśnie religia jako moje osobiste poznawanie Pana, moja osobista z Nim więź. Ja wybieram Go ponownie. Pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, żeby kochać Boga pierwszą miłością, żeby była w tym pasja, żeby było w tym oddanie. I dobre rozumienie słowa religia, takie pełne ducha, pełne serca, nie musi być odpychające, tylko wręcz przeciwnie. Ja chcę być związany z Bogiem takim, o jakim mówi Pismo Święte. Chcę być związany z Bogiem, do którego poznawania zachęca mnie Kościół. Chcę wybierać Go na nowo, wtedy, kiedy zdarzy mi się gdzieś tam o Nim zapomnieć, czy zgrzeszyć, czy odstawić Go na bok. Religia, wracam do Niego, aby Go poznać. Cudowny ten Ozeasz. Dołóżcie starań, aby poznać Pana. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Czy to nie jest takie niezwykłe, ale też takie pokorne, że Bóg woła, mówi o tym. Z Jego serca wydobywa się to, co bodajże święty Franciszek krzyczał, biegając gdzieś tam po ulicach swego miasta, że miłość nie jest kochana. Że miłość nie jest kochana. A Bóg pragnie być kochany. Dlaczego? Bo sam jest miłością. Bo zrobił dla ciebie i dla mnie wszystko w osobie Jezusa Chrystusa, żeby dzisiaj przez wiarę w Niego był Bogiem obecnym. Obecnym w Twoim i w moim życiu. Bardzo lubię fragment z Ewangelii Jana, z rozdziału 17, werset 3. Fragment, który mówi o tym, co to jest życie wieczne. Kiedy słyszysz takie hasło, nie wiem, z czym ci się to kojarzy, życie wieczne. Niektórzy mówią, no to jest takie życie pozagrobowe, to gdy umrę, to będę miał życie wieczne. Może jak będę siedział w niebie, nie wiem, w jakiejś złotej koronie z harfą, będę plumkał, siedząc na chmurze i tak przez miliony lat. Trochę nudne chyba, ale no niektórzy serwują takie wyobrażenia. Natomiast zobaczcie, co mówi Ewangelia Jana, co to jest życie wieczne? Uwaga! A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Aby znali Ciebie. Wow, rewelacja. Czyli mieć życie wieczne to jest znajomość. To jest poznawać Boga. Poznawać Boga jedynego, Boga prawdziwego. Trafiasz w dziesiątkę.
oraz tego, którego On posłał, czyli Jezusa Chrystusa. Jezusa, który jest naszym pośrednikiem. Bóg, który stał się człowiekiem i jest pośrednikiem do Ojca. Dał nam swego Ducha. Więc kiedy poznajemy jedynego prawdziwego Boga, kiedy odkrywamy, jaki On jest, kiedy zbliżamy się do Niego, to mamy życie wieczne. Mamy życie wieczne, czyli życie, które nie kończy się, życie, które nie wyczerpuje się, życie, które nie słabnie. Życie, które cały czas, to Boże życie tętni Bożą miłością, Bożą energią, Bożymi zasobami. I my mamy to życie przez poznanie jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. Cudowne, że kiedy ten element wychwycimy, nasze życie nabiera wtedy zupełnie innego kształtu. Dlatego, że jeżeli, że tak powiem, uprawiasz taką religię pojmowaną tylko jako system wierzeń, no to oznacza, że raz w tygodniu albo częściej musisz stawić się w określonym miejscu, żeby wypełnić przepisy. No i oczywiście zakładamy i rozumiemy, że są pewne zasady i pewne przepisy w życiu Kościoła, które mobilizują nas, żebyśmy nie opuszczali Eucharystii, żebyśmy pamiętali o spowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Kościół na różne sposoby nam przypomina, żeby utrzymać nas w dyscyplinie. Ale jeżeli nie będzie w tym serca, no to po prostu będziesz chodzić do kościoła, żeby odstać swoje 45 minut, chyba że ogłoszenia są dłuższe albo krótsze. I wtedy to się robi takie bezduszne często. I wtedy z tego się robi właśnie religia taka zimna, taka wyzuta z tego, co w chrześcijaństwie najpiękniejsze, czyli z tej bliskości z żywym Bogiem. Z Bogiem, który kocha, z Bogiem, który komunikuje, z Bogiem, który zmienia życie. Z Bogiem, który dzisiaj przebacza, uwalnia, uzdrawia, mówi, pokazuje kierunek, nadaje sens. Taki jest Bóg. Taki jest Jezus. On się nie zmienił. Ale no właśnie, dołóżmy starań, aby Go poznać. Dołóżmy starań, aby nasze serce było dzisiaj przy Nim. Nie na zasadzie jakiegoś magicznego sposobu przestrzegania zasad, które tak zabobonnie coś mi zapewnią. Nie, to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest żywa więź z żywym Bogiem i przez wiarę w Jezusa Chrystusa każdy, i mały, i duży, na dowolnym etapie życia możesz z tego korzystać. Cudowne zaproszenie. Duchu Święty, pomóż więc nam wejść w to, co mówi słowo religio, czyli wiązać, spajać, wybierać ponownie. Pomóż mi dzisiaj odkryć na nowo moją więź, moje spojenie, złączenie z Jezusem. Pomóż mi dzisiaj wybrać ponownie Pana. Po co? Abym miał życie wieczne, bardziej albo jeszcze bardziej. Abym znał jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał. Jezusa Chrystusa. Pomóż nam, Duchu Święty, i ciesz się tą relacją, którą możemy mieć razem, bo tak to wymyśliłeś. Tyle na dziś. Frajda życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.